Wielki dzień, to powiedział przed chwilą do mnie pan ambasador Brzeziński. Wielki dzień dla Polski, wielki dzień dla Stanów Zjednoczonych, wielki dzień dla NATO, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Tu i teraz podpisujemy umowę w drugiej fazie programu Wisła na zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Polskie wojsko, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej uzyskują coś, co jest najcenniejsze. Najcenniejsze u nas, najcenniejsze w życiu każdego człowieka, czyli mózg. To, co daje nam zdolności rozpoznawcze. Polskie wojsko dzięki naszemu trwałemu, silnemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi zyskuje mózg operacyjny dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To jest wielka sprawa, bo tak jak człowiek bez tych zdolności rozpoznawczych, bez zdolności kojarzenia, przetwarzania, analizowania nie może funkcjonować, tak nie może funkcjonować obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa. Obrona naszej przestrzeni powietrznej jest sprawą kluczową dla naszego rządu, dla działań Ministerstwa Obrony Narodowej. Podejmujemy wszystkie wysiłki, żeby miało to miejsce tu i teraz oraz zabezpieczyć nas na przyszłość. Program Wisła, program NAREW, bo te dwa programy będą dzięki temu systemowi, najnowocześniejszemu na świecie. Drugie państwo po Stanach Zjednoczonych to Polska, która będzie miała system dowodzenia zintegrowany, najnowocześniejszy. To jest po to, żeby najpierw zlokalizować obiekt, później go zidentyfikować, a w finale unieszkodliwić. Obrona polskiego nieba jest dla nas sprawą nie tylko honoru, ale jest dla nas sprawą bezpieczeństwa każdego dnia, każdego z naszych rodaków. Nie ma szans bez dobrze działających systemów. Baterie Patriot, zestawy w systemie Wisła i zestawy w systemie, w programie NAREW są niezwykle cennym nabytkiem dla Wojska Polskiego. I tu jest ta pozytywna kontynuacja, o której często mówię, bo Polska winna trwać wiecznie i nie zaczęła się wczoraj, nie zaczęła się w 2015 ani w 2023 roku. Nieprzerwanie zabiegamy o to, żeby nasi rodacy, nasi sojusznicy, my wszyscy nie tylko mieli poczucie bezpieczeństwa, ale naprawdę byli bezpieczni. Nie da się tego zrobić w pojedynkę, dlatego panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję. Na pana ręce dla wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, dla całej wspólnoty Stanów Zjednoczonych bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Niezłomny sojusz, trwały, niezmienny. Polityka się zmienia, świat się może zmieniać pod wieloma względami, ale są rzeczy trwałe, to jest sojusz polsko-amerykański. To jest rzecz trwała i niezmienna. Jestem o tym święcie przekonany. Bardzo dziękuję osobiście panu ambasadorowi za jego osobiste, co pragnę podkreślić, wsparcie i zaangażowanie w sprawę polską, w sprawę bezpieczeństwa Polski. Rozmawiamy bardzo często, jesteśmy w codziennym de facto kontakcie, ponieważ to są tak istotne kwestie, które wymagają naszych bezpośrednich, codziennych relacji. Nie byłoby tej umowy, gdyby nie rola pana ambasadora, gdyby nie rola naszych wielkich sojuszników. Szanowni Państwo, mózg obrony powietrznej. Jeszcze dwa zdania o samym systemie, który w niezwykły sposób zmieni oblicze Wojska Polskiego. I o kosztach, które też ponosimy z tego tytułu, ale bezpieczeństwo musi i wymaga od nas, od całego społeczeństwa, od rządu szczególnie, zaangażowania finansowego. Nie ma bezpieczeństwa za darmo. I to nie chodzi o relacje stricte biznesowe, to chodzi o to, żeby ten sprzęt był najwyższej jakości. Ponad 2,5 miliarda dolarów to jest właśnie druga faza programu Wisła, realizacja drugiej fazy programu Wisła, zakup zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To jest ogromny wydatek i ogromny wysiłek podatnika polskiego i chciałbym podziękować tym, dzięki którym możemy to realizować. Dziękuję wszystkim moim rodakom, dziękuję wszystkim, którzy płacą podatki, dziękuję tym, którzy pracują, tym, którzy tworzą miejsca pracy, czyli pracownikom i przedsiębiorcom, wszystkim podatnikom,
tym, którzy już są na zasłużonym odpoczynku, na emeryturze, tym, którzy w jakikolwiek sposób, w podatkach pośrednich lub bezpośrednich, składają się na modernizację, a tak naprawdę dzisiaj na transformację Wojska Polskiego. Bez was, szanowni państwo, bez wspólnoty Polaków nie byłoby to możliwe. To wy jesteście tymi, którzy, dzięki którym w waszym imieniu ja dzisiaj mogłem w imieniu Rzeczpospolitej podpisać tą umowę. Dziękuję też tym, którzy pracują nad tym i przygotowują na ręce pana ministra Pawła Bejdy dla całego zespołu Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnego za modernizację. Panie ministrze, pełni pan niezwykle odpowiedzialną rolę takiego mózgu operacyjnego transformacji polskiej armii. I jest to rola odpowiedzialna, trudna, ale pan zdaje egzamin na tym miejscu, a ta umowa najlepiej o tym świadczy. Nie zrobiłby pan tego sam. Jestem o tym święcie przekonany i mam tą świadomość. Dzieje się to dzięki Agencji Uzbrojenia, na ręce pana generała Kuptela, na ręce panów generałów, wyrazy uszanowania dla setek pracowników, którzy starają się, przygotowują, dbają o to. Agencja Uzbrojenia spełnia niezwykle ważną misję w pozyskiwaniu sprzętu dla Rzeczpospolitej. Dziękuję wszystkim współpracownikom, dziękuję naszym sojusznikom. Jesteście niezwykle nam potrzebni, jesteśmy potrzebni sobie nawzajem. Obecność wojska amerykańskiego, nie tylko na tej uroczystości, ale tutaj w Polsce, najlepiej o tym świadczy. Niech żyje Polska, niech żyje Sojusz Polsko-Amerykański. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.